Witam Was wszystkich, Master z tej strony. Dzisiejszy temat mojego kolego Lola, dzisiaj będzie moja zdana matura, więc zapraszam! Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie nagrywałem tego w piątek. Powiedzmy, że w piątek zaaplikowałem 4 browary i parę kolców. To mogę powiedzieć, że mój stan nie był ciekawy. Nie no kurwa, szkoda w ogóle gadać na ten temat. Ogółem wyniki z matury według mnie wypadły bardzo dobrze, bo jak pamiętam na próbnych, bodajże próbnej, próbnym angielskim, to miałem także kurwa 40% czy coś, a teraz patrzę, mówię kurwa 80% i chuj, mówię ja pierdolę, mówię jak dobrze. Tyle dojebałem, kurwa, że... szok, nie? Historia tak, kurwa, miał być te 70%, ale... No cóż, powiedzmy, że trochę niżej poszło. Matma wiadomo też, tam ponad próg zaliczona, no i też polski, nie? Ponad próg był zaliczony. Oczywiście wiadomo, że się z tego, no... bardzo cieszę. Heh, jakbym miał takie wyniki jak w styczniu, to na pewno bym kurwa nie zdał. Bo pamiętam, że jak w styczniu były te próbne, to nie zdałem Polaka i kurwa matmy. Ale tak szczerze, to ja się wtedy w ogóle jeszcze no tak nie za bardzo przygotowywałem, nie? Ważne, żeby było to wszystko zdać. Bo pamiętam, że na Polaka tak 6 dni przed matmą się przygotowywałem. Oczywiście wiadomo, że wziąłem interpretację wierszy. Bo wiadomo, tam były te konteksty historyczne, ja trochę z historii umiem, więc właśnie to wybrałem, nie? A nie jak, kurwa, jak słyszałem większość wiary B i przedwiośnie. No i co z tym przedwiośniem? Tam tylko taki, wiecie, o, taki kurwa fragment był i wiara z tego brała. Ale jeszcze trzeba mieć, o, tu własną wiedzę i chcę tą lekturę, nie? Czyli oczywiście mieć wiedzę o tej lekturze. Ale jak niektórzy nie mieli, to potem nie zdawali, tak? No pamiętam z tego, co Dyro mówi, to na 60 osób z mojego tam ELO 30 nie zdało, w tej większości oblała, no, Polaka. No i tu właśnie tego zjebali, no. Ja na 60 nie zjebałem, no i z tego się oczywiście cieszę, nie? A z maty to wam powiem, że no trochę tych, kurwa, przygotowań było. Bo ja gdzie tam? O, tutaj. Kurwa, gdzie to szmata jest? A, to jest, kurwa, jeden z tych dwóch, o, kurwa. Tyle ćwiczeń na matę poszło, kurwa. Znaczy tych kartek, nie? Na ćwiczenia, kurwa. Co tu mamy jakieś? I kurwa, PP, delta, kurwa, liczba jest różna. Ja pierdolę. Już nawet tego nie chcę patrzeć. Nie wiem, jak to kurwa potem gdzieś spalę czy coś, a może nie wiem, nakręcę jak to palę. Ale wiecie, takie jest 6 kartek, nie? Ale dwie z tego, z matmy, nie? Więc wiecie. O kurwa, trochę się kurwa, no, napracowałem, nie? W technikum na 70 osób nie zdało bodajże 6. No ale wiadomo, że oczywiście technikum ma wyższy poziom, rzecz jasna. A no i oczywiście gratuluję tym osobom, które też oczywiście również zdają maturę, więc widzę, że jest siła. Jest siła. Dobrze. Dobrze, że też zdaliście kurwa radę, nie? No a ci, którzy nie zdają, to niestety no to muszą no poprawiać niestety, no. No coż tu można innego prowadzić? Albo sierpień, albo za rok. No dobra, teraz już trochę temat innej beczki. No, muszę ci powiedzieć, Leon, że... Czekam na ten filmik, ten... jaki tu masz bodajże? Projekt Pokaż Swoją Miejscowość, tak. Czyli czekam na ten film, mam nadzieję, że w tym miesiącu go zrobisz, rzecz jasna. No i ogółem, no... Twoje wyniki są spoko, no i prowadzenie kanału ci oczywiście, no, dobrze wychodzi, nie? Nie ukrywam. Przecież masz więcej widzów niż ja, nie? Jesteś bardziej oczywiście w tym doświadczony, rzecz jasna. Dobra, to już byłoby dzisiaj... kurwa. To już dzisiaj byłoby na wszystko, czyli też pozdrowienia dla Maga29, rzecz jasna. To już byłoby dzisiaj na wszystko. Dziękuję Wam za uwagę.